O co walczy dziś Władimir Putin? Czy jeszcze o wygranie wojny, czy tylko o przeżycie? Jaki jest potencjał do buntu w jego otoczeniu i szerzej w Rosji? O tym dzisiaj w układzie otwartym. Jak zawsze, bardzo dziękuję wszystkim, dzięki którym ten program mogę prowadzić. Dziękuję serdecznie wszystkim patronom. Tym, którzy chcieliby dołączyć do tego zacnego grona, serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Zajrzyjcie, co tam się dzieje, bo wśród patronów, społeczności patronów dzieje się bardzo dużo. Szczególnie dziękuję mecenasowi Układu Otwartego, firmie MW, Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego, która zajmuje się pomocą dla firm w trudnej sytuacji finansowej. A teraz zaczynamy. Dr Szymon Kardaś, Ośrodek Studiów Wschodnich, związany także z Uniwersytetem Warszawskim. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Jaki zamysł miał Putin, kiedy wygłosił wiem, tydzień czy dwa tygodnie swoje przemówienie słynne? No, to był rodzaj ucieczki do przodu, związany z tym, że wojna, którą rozpoczął przeciwko Ukrainie, Ewidentnie nie idzie po jego myśli, tak? Przypominamy sobie te buńczuczne zapowiedzi, które były w rosyjskiej propagandzie, że w zasadzie Kijów miał paść w trzy dni albo no, co najwyżej w kilka dni. Rosyjscy żołnierze mieli być witani z kwiatami. Na ukraińskiej ziemi miało dojść do szybkiego przewrotu, zainstalowania takich władz, które prowadziłyby politykę no, będącą po myśli, politykę wewnętrzną, zagraniczną po myśli Rosji. To wszystko nie wypaliło. Rozpoczęła się wojna bardzo krwawa, bardzo kosztowna dla Rosji. I militarnie, i ekonomicznie. Mało tego, w którymś momencie Ukraina zaczęła no, w tej wojnie w pewnym sensie przejmować inicjatywę, no bo jeżeli za takowe uznamy udaną kontrofensywę harkowską, czy tak jak teraz widzimy to, co się dzieje w obwodzie hersońskim, to to był sygnał, że coś ewidentnie idzie nie tak, jak sobie Kreml założył i w związku z tym myślę, że Putin postanowił zastosować ten scenariusz, który się w jego mniemaniu sprawdził w roku 2014. To znaczy polityka faktów dokonanych. Tak. Mhm. Anektujemy to, co kontrolujemy, czynimy to z formalnego punktu widzenia. Oczywiście wiemy, że to jest nielegalne, ale z wszystkiego punktu widzenia częścią terytorium Federacji Rosyjskiej uzbrajamy maksymalnie jak się da i wysyłamy sygnał i Ukrainie i Zachodowi spróbujcie teraz to zaatakować. To będą poważne konsekwencje, bo to już jest terytorium Rosji. Czyli krótko mówiąc, jakby usankcjonowanie pewnego stanu posiadania i liczenie na to, że Ukraina czy Zachód, no, przynajmniej przemyśli swoją strategię wobec Rosji na różnych poziomach. No i chyba już dzisiaj, chociaż minęło tak niewiele czasu, Widać, że ten plan się średnio, średnio mu idzie. No po pierwsze, sytuacja jest zupełnie inna niż w 2014 roku. To jest inna Ukraina niż w 2014 roku, jest inna armia jest kompletnie inny nastrój w świecie wobec Rosji. Czy panu wydaje się, że on osiągnął chociaż cień jakiegoś efektu, który oczekiwał? No, myślę, że na razie rzeczywiście ten efekt jest bardzo ograniczony, bo warto też zwrócić uwagę, że jego przemówienie było no, bardzo ostre retorycznie, jeśli idzie o taką postawę antyzachodnią. To z jednej strony nie jest nic nowego, ale mam wrażenie, że w tym przemówieniu Władimir Putin no, wymienił tyle grzechów w cudzysłowie Zachodu, jakich nie zmieścił w żadnym innym swoim wcześniejszym przemówieniu. No, niektóre brzmiały rzeczywiście dość, te zarzuty nie, niektóre brzmiały dość absurdalnie, więc, więc to z jednej strony. Było oczywiście było przemówienie, jakby, które adresowane było niewątpliwie i do Zachodu, do międzynarodowej opinii publicznej, ale też, i to jest ten ważny element, który musi, o którym musimy pamiętać, też do opinii publicznej wewnątrz Rosji. Mhm. Dlatego, że w takich warunkach, kiedy Rosja toczy wojnę i propaganda to jednoznacznie właściwie w tej chwili określa, że to już nie jest wojna z Ukrainą, z jakimiś neonazistami, -na faszystami w Kijowie, ale to jest wojna de facto z całym Zachodem, to kiedy Putin odwołuje się do takiej teoryki już w zasadzie egzystencjalnej, znaczy my musimy walczyć o nasze przetrwanie, bo byt Rosji jest zagrożony, to mam wrażenie, że to jest ten drugi ważny element, do którego on się w tej chwili odwołuje, aby maksymalnie skonsolidować społeczeństwo wokół reżimu, wokół władzy, wokół celów, które przyświecały tej władzy rozpoczynającej tę, tę wojnę. No i tutaj być może pewien efekt, no na razie za, za, krót, za mało czasu upłynęło, ale mam wrażenie, że to było nie mniej ważny element jego wystąpienia, aby jednak tę konsolidację wewnętrzną wokół władzy utrzymać. A pamiętajmy, że tak naprawdę, kiedy analizujemy rosyjską politykę, w tym politykę zagraniczną, to to, co zawsze jest główną motywacją działania, przynajmniej tego reżimu, to jest przetrwanie tego reżimu i zapewnienie jemu no, jak najbardziej komfortowych, warunk komfortowych warunków do funkcjonowania. Nie wiem, mówimy o i wpływach politycznych, i zyskach i tak dalej. W związku z tym to, o czym się o coś się tak naprawdę martwi ten reżim najbardziej, to jest swój własny bedistabilność stabilność jakby własną. I z tego punktu widzenia oczywiście jakby tego typu przemówienia, czy tego typu działania, które mają służyć na pewnej konsolidacji, no one mogą mieć pewien efekt, no zobaczymy na ile trwały, na ile głęboki, pewnie w horyzoncie najbliższych tygodni, miesięcy, tak? Zgadzam się, że bez wątpienia to był jego drugi cel. Znaczy, mówił na zewnątrz i do wewnątrz, no ale póki co, no to jest tak, że to oczywiście nie jest efekt przemówienia, tylko mobilizacji. No, efekt jest taki, że ludzie głosują nogami i to tak potężnie. Tak? W tysiące Rosjan uciekają wszelkimi możliwymi drogami, które, które są. Te, ta demonstracja, która była widać w Moskwie, no widać, że była ustawiona, pokazywano prawda, tysiące autobusów, które zwiozły tych ludzi. Oczywiście może jest inaczej, ale takie ja, ja mam takie wrażenie, patrząc z zewnątrz na to, że, że to raczej mu się rozłazi, niż złazi. Do no plus cała generalicja, ci wszyscy ludzie wokół niego, no widzą, że a, mobilizacja no, niby postępuje, tak? znaczy, ludzie są niby mobilizowani, tak. tylko co to są za ludzie, jak oni są zorganizowani, co oni będą w stanie zrobić, b, przegrywają, c, jest chaos na, na, na froncie. No pytanie, jakby, czy to mu się właśnie i nie rozłazi w, w perspektywie całego, całego państwa, wybuchają bunty tu, tu, tu i ówdzie, no i w tym najbliższym y, otoczeniu. To prawda, że jakby no ewidentnie strategia, którą Kreml przyjął i którą realizuje, no ona, ona nie przynosi sukcesów, ale to nie znaczy, że reżim nie jest przekonany o konieczności kontynuacji tych działań, które do tej pory, przynajmniej mhm. zapewniały względną stabilność. Bo oczywiście z jednej strony, jakby absolutna zgoda co do tego, że dekret do częściowej mobilizacji, który potem jak się okazało, wcale nie jest dekretem o częściowej mobilizacji, tylko tak naprawdę takiej mobilizacji którą reżim może no, kształtować wedle uznania i potrzeb nie wiem frontowych czy politycznych. To jest raz. Dwa, przepraszam, że, 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 że ta mobilizacja no, jakby no, spotkała się z taką reakcją, j, jaką widzimy na wielu filmikach, tak, że ludzie zaczęli masowo wyjeżdżać e, z Rosji, obawiając się poboru i bycia rzuconymi na front. Po drugie, jak oglądamy filmiki już, czy jakieś takie dochodzą do nas informacje o ludziach, którzy trafili już na front i, i pojawiają się informacje, w jaki sposób oni na tym froncie funkcjonują, znaczy jak w zasadzie państwo rosyjskie zostawiło ich trochę na pastwę losu bo to i są pewne problemy logistyczne i z dostawami sprzętu. Ja już nie mówię o wyszkoleniu tych ludzi, którzy zostali w takim ekspresowym tempie zmobilizowani. I to wszystko oczywiście sprawia wrażenie raczej demobilizacji, a nie mobilizacji, mimo że hasło tutaj jest oczywiście oficjalnie zupełnie inne. To prawda, że już wcześniej mieliśmy sygnały o tym, że, płonie, że, że, że płoną różne obiekty w Rosji. Tak? Zastanawiano się, kto tutaj za tym, za tym, za tym stoi. Ale to jest jakby jedna część tego obrazka. Drugą częścią tego obrazka jest to, że no na razie przynajmniej nie obserwujemy żadnych poważniejszych takich wystąpień. Czy jakichś pęknięć w elicie rosyjskiej. A to jest tak naprawdę kluczem kiedy do rozumienia jakby bieżącej dynamiki sytuacji w Rosji. A szczególnie wtedy, kiedy zadajemy sobie pytanie, jak długo to może przetrwać, czy to może przetrwać, czy Putin rzeczywiście walczy o przetrwanie, czy, czy, czy niekoniecznie. Dlatego, że owszem, widzimy, że są porażki na, 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 na wielu takich strategicznych punktach, ale na razie nie ma poważniejszych sygnałów co do tego, że. Że szykuje nam się w horyzoncie, nie wiem, no, takiej taki, taki przewidywalnej przyszłości, jakiś bunt, poważniejszy bunt w elicie na pokładzie. Mhm. A tylko moim zdaniem poważniejsze pęknięcie w elicie, yy, i tutaj pod pojęciem elity oczywiście rozumiemy i struktury siłowe, czy, czy tych tak zwanych siłowików, tak? którzy no, nie tylko kontrolują ten sektor siłowy sensu stricto, ale to są też ludzie, którzy są uwłaszczeni na rosyjskiej gospodarce, więc tu mamy bardzo daleko idący splot tak naprawdę tych powiązań politycznych i, i, i biznesowych, biznesowych. Jeśli tutaj nie dojdzie do pęknięcia, to mam wrażenie, jakiegoś poważniejszego, to mam wrażenie, że no ciężko będzie postawić taką, taką tezę, że te obserwowane w tej chwili niepowodzenia no mogą doprowadzić do jakiegoś, nie wiem, poważniejszego buntu takiego oddolnego społecznego. Poza tym Rosjanie w ciągu tych ostatnich, czy rosyjski reżim w ciągu tych ostatnich dwóch dekad, no wyczyścił sobie, mówiąc bardzo brzydko i tak kolokwialnie, ale wyczyścił sobie pole do prowadzenia tego typu agresywnej polityki. Dlatego, że... Opozycji praktycznie nie ma. Ona jest albo w więzieniach, albo jest na emigracji, albo jak to jeden z moich kolegów komentatorów ujął, albo nie żyje. Taka jest brutalna prawda o rosyjskiej opozycji. Ona jest, ona jest rozbita. Ostatni akord to była to były te działania, które podejmowano wo, 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 wobec struktur nawalnego, tak potem, kiedy go wsadzono do więzienia, to rozbito właściwie jego różne struktury funkcjonujące w całej Rosji. Takim dodatkowym akcentem było rozbicie też niezależnych mediów, to już po, po inwazji, tak? kiedy Znowelizowano ustawodawstwo karne, wzmocniono cenzurę, i, i oczywiście, jakby no w zasadzie, dokonano tego aktu takiego finalnego dobicia resztki niezależnych mediów. Więc tak naprawdę nie ma specjalnie tutaj jakiegoś takiego punktu zaczepienia, jeśli idzie o inicjatywy oddolne. A rosyjskie społeczeństwo. No, oczywiście, były pewne akty protestu, które obserwowaliśmy w ostatnich, nie wiem, latach. Ostatni ten akord to był właśnie przy okazji Nawalnego. Ale mam wrażenie, że to nie jest jednak tak poważna siła, jest. która mogłaby no, substancjalnie na razie przynajmniej zmienić obraz sytuacji w samej Rosji. Myślę, że my często nie doceniamy tego elementu strachu, bo to nie jest tak. Znaczy, ja taka moja ostatnia obserwacja, miałem okazję być w zeszłym tygodniu w Armenii i tam rozmawiałem też z Rosjanami, którzy uciekli z, z Rosji. W albo no, w marcu, kwietniu, bo tam była taka pierwsza fala, albo, albo później. I pamiętam rozmowę z takim chłopakiem, który wprost mówił, że Putin to faszysta, że jest u nich reżim, że to jest straszne i okropne, i tego już się nie bał, bo już przeszedł jakąś granicę. Ale mówi, że nikt nie protestuje, bo przecież za jedno, za jedno słowo przeciwko wojnie grozi 10 lat więzienia. My często mówimy, no czemu ci Rosjanie nie protestują, tak? Przypomnijmy sobie stan wojenny w Polsce. 10 mhm. lat więzienia to jedną osobę skazano na, na, na tyle przez te 10 lat, tak? Można było dostać pałką, można było pójść tam tak. na parę dni, na, na miesiąc, na coś tam, tak? To jest zupełnie inna skala. I ten, ten bunt jest tam stłumiony strachem. To nie jest tak, że ci Rosjanie go popierają. Ale ciekawi mnie to, ja obawiam się, że usłyszałem od pana częściowo odpowiedź, która nie podoba mi się, no ale, że nie dochodzą do nas żadne, nie masz, nie widać żadnych sygnałów jakichś pęknięć na górze. Na razie nie. I jakby problem, z którym mamy do czynienia, w, polega na tym, to może, żeby też jakby ten obrazek uczynić takim bardziej zniuansowanym i żeby no Nie wszystko brzmiało tak bardzo pesymistycznie, choć na razie tak to wygląda, ale żeby też pojawiła się jakaś iskierka nadziei, to, to postaram się na, na jakiś element optymistyczny w, w, koń, w końcówce tego akapitu wypowiedzi też zwrócić uwagę. Ale zacznijmy od tego, co, 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 co jest jednak po tej, po tej stronie pesymistycznej, czy to, czy to skłania do pesymistycznych wniosków. To znaczy, musimy pamiętać o tym, że system putinowski, który był konsekwentnie budowany od początku lat 2000, opierał się na tej koncepcji, Pionu władzy, tak, I, ale to jakby w rozumieniu nie tylko tej władzy politycznej, ale też tej władzy gospodarczej, medialnej i to, co jest produktem tego systemu to stworzenie takich właśnie powiązań między tym światem polityki i biznesu i wykreowaniem nowej grupy, na przykład oligarchów, którzy no, zawdzięczają swoją pozycję i b, 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 jeśli idzie o, o majątek gospodarczy, jeśli idzie o jakieś tam możliwości oddziaływania na procesy decyzyjne, właśnie dzięki temu, że istnieje putinizm. Oni są w pewnym sensie, mamy do czynienia w pewnym sensie z takim układem no, silnej współzależności. To znaczy... E, e, powstała c, c, cała e, 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 elita, która to, co ma, zawdzięcza Putinowi. No tak, ale już się stała koszmarnie bogata i w zasadzie mogłaby, tak na, na chłopski rozum, tak, wdałoby się, mogłaby się zbuntować, niezależnić. I próbować go obalić, no bo już mają duże siły. Własne. No właśnie. I do tej pory takim pierwszym poważniejszym testem była sytuacja w lat 2014-15, kiedy z jednej strony kierownictwo państwa rosyjskiego podjęło decyzję o aneksji Krymu i agresji we wschodniej Ukrainie, czyli ta podjęła takie działania, które wiadomo było, że spotkają się z jakąś odpowiedzią, też ze strony świata zachodniego, pojawią się jakieś sankcje, czyli pojawią się pewne koszty dodatkowe dla ludzi, którzy no, generalnie są zainteresowani, no, z jednej strony tym, że. Państwo realizowało oczywiście swoje cele polityczne, no ale przede wszystkim, żeby ich interesy nie były zagrożone. I teraz ten mechanizm, który wtedy zadziałał, to był mechanizm pewnej. Rekompensaty ze strony reżimu wobec ludzi, którzy stanowią jego zaplecze takie polityczno-biznesowe, w związku z tymi, no, niekorzystnymi, powiedziałbym, zjawiskami, które się pojawiły ze względu chociażby na sankcje. Tak, czyli krótko mówiąc, dobrze, nie będziecie zarabiać tyle, bo wprowadzono no, do Was na listy sankcyjne, wprowadzono jakieś tam sankcje finansowe, technologiczne, oczywiście w nieporównywalnej skali do tego, co jest dzisiaj, ale my Wam to zrekompensujemy zamówieniami publicznymi, jakimiś dużymi inwestycjami, no tak. odrobicie sobie to. Ale to był 2014-2015. Teraz i, jest i, zupełnie inaczej. Te sankcje i, są zupełnie inne. Tak, ale pamiętajmy, że ten jakby mechanizm b, 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 kompensaty, b, b, on, on świetnie jakby działał w tych właśnie latach po Krymie i Mam wrażenie, że też utwierdził do pewnego stopnia tę elitę w przekonaniu, że e, e, nadal więcej zyskujemy na tym, że jesteśmy częścią tego systemu i że ten system w pewnym sensie popieramy. Nie jesteśmy przeciwko, nie jesteśmy za tym, żeby go w jakiś sposób rozmontowywać, bo to, co jest alternatywą, jest tak wysoce niepewne. Że koszt, no utraty tego, co mamy, nawet jeżeli już, powiedzmy, nie wiem, no, nie zarabiamy tyle, bo, bo nie wiem, to troszeczkę nam się tutaj przykróciły te, te różne kanały, nie, jeśli idzie o współpracę ze, ze światem zewnętrznym, ale nadal ryzyko tego, co moglibyśmy stracić, gdybyśmy wystąpili przeciwko, mhm, jest, jest dużo większe niż to, co m, m, mamy, no zachowuj, popierając ten reżim. Teraz... Czy nie ma jeszcze takiej sytuacji, o której pisał parę dni temu bodajże Der Spiegel? Który yy, 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 pisał taki tekst porównujący sytuację Putina do sytuacji Hitlera w ostatnich dniach, zwłaszcza tej, który znamy ze słynnego filmu, zapomniałem tytułu, przepraszam. Upadek. E, upadek, tak. tak. E, wszyscy widzieliśmy ten film, a tak. jak nie widzieliśmy, to przynajmniej widzieliśmy fragmenty tego filmu, bo krążyły po internecie. Tak i jakby niemiecki niemieccy autorzy jakby snują taki obraz z naszego punktu widzenia bardzo nęcący, że to właśnie są ostatnie, dnia Putina, ostatnie dni Putina, ostatni dni przerażeni ludzie są wokół, jakby wokół niego, ale są coraz bardziej przerażeni, że to już to już coś tam musi się rozłamać. Na razie na zewnątrz tego nie widać, choć mhm. rzeczywiście entuzjazm podczas przemówienia Władimira Putina, tym, od którego pan redaktor zaczął naszą dzisiejszą rozmowę, był z pewnością, patrząc po twarzach, był z pewnością mniejszy niż wtedy, kiedy anektowano Krym. Znaczy, mhm. Czuło się, nawet oglądając transmisję z tych dwóch uroczystości, e, pewną różnicę fundamentalną. E, takie poczucie triumfalizmu, rado, takiej no, radości, nie wiem czy udawanej, ale że udawanej, to świetnie udawanej w roku 2014. No i taką trochę rutynową e, aprobatę dla decyzji, decyzji kierownictwa państwa i no i twarze, które niekoniecznie zdradzały jakiś wielki entuzjazm, ale przechodząc do tego, o czym pan redaktor dużo ważniejsze rzecz, o której pan redaktor wspomniał, to znaczy, czy, czy, czy to są te dni. No na razie jakby z tych zewnętrznych różnych sygnałów, które mamy, ja bym nie postawił tak daleko idącej tezy. Natomiast, i tutaj, ale tu chciałbym przejść do tego elementu takiego pozytywnego, dlatego, że rzeczywiście sytuacja, w której znalazła się elita też biznesowa rosyjska w latach 2000 2014-2021. I z tą sytuacją, w której oni się znaleźli po rok po 24 lutego 2022, szczególnie kiedy rozma rozmawiamy o tym z perspektywy, nie wiem, początku października, kiedy Unia przyjęła już 8 pakietów sankcyjnych, Stany Zjednoczone miały kilka też fal sankcyjnych, inne kraje Zachodu się do tego dołożyły, około znaczy, sankcje nakładają na Rosję kraje, na które przypada około 50% obrotów handlowych Federacji Rosyjskiej w ogóle. To jest skala naprawdę poważna. W związku z tym mamy do czynienia z zupełnie bezprecedensowym, taką bezprecedensową kumulacją negatywnych czynników, które będą oddziaływać na rosyjską gospodarkę, ergo na interesy wielu ludzi, którzy Zotoczenia. są częścią. A czy one już są odczuwalne tak poważnie, czy to dopiero jakby są w wyliczeniach, tak jakby ceny energii, powiem, że za, no, teraz podskoczyły na, na giełdzie ceny, no to za rok je odczujemy? Czy oni. Czy może już oni dziś to silnie odczuwają? W niektórych branżach to jest, jest już bardzo widoczne. Na przykład, nie wiem, jak przyglądamy się takim sektorom jak przemysł motoryzacyjny czy sektor transportowy, to tutaj spadki czy wskaźnik, czy spadki wskaźników dotyczących obrotów w tych sektorach jest, jest naprawdę bardzo poważny, nawet jeżeli tylko weźmiemy pod uwagę dane za pierwsze dwa kwartały tego roku i jeżeli przyjmiemy też bardzo ważne zastrzeżenie, że my tak naprawdę od kilku miesięcy o rosyjskiej gospodarce wiemy, Coraz mniej, dlatego że Rosjanie coraz mniej danych publikują, czasami manipulują tymi danymi, publikują je w taki sposób, który no, ma trochę markować tą pogarszającą się sytuację, więc żeby tak naprawdę rekonstruować pełen obraz, to musimy sięgać no, i do tych wskaźników, które publikują sami Rosjanie, ale też porównywać je na przykład z danymi, które publikują partnerzy handlowi Federacji Rosyjskiej, wtedy daje nam to jakiś pewien obraz, jakieś pewne wyobrażenie tego, co się, co się, co, co, co się dzieje. I, ale nie ulega wątpliwości, że te restrykcje, które już wprowadzono, one zaczynają działać, one wpływają na to, że PKB Rosji może całościowo spaść w tym roku tam między, no oficjalnie nawet Rosjanie szacują, że między 4 a 6%, a no tacy bardziej nieza, takie bardziej niezależne ośrodki no wieszczą, że no to może być dużo wyżej, może być powyżej 10% ten, ten, ten spadek, przy czym taki spadek, który się, czy taka tendencja, która się utrzyma w kolejnych latach, yeah. bo wiele z tych Restrykcji, które wprowadzono, one no, są takim, takim uderzeniem odłożonym w czasie. No tak, ale to jest spadek, to jest poważny kłopot, ale to nie jest katastrofa. I tutaj jeszcze jedna no właśnie na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. No bo to, co jest ważnym elementem, e, jeśli idzie o rosyjskie wpływy budżetowe, to jest oczywiście sektor energetyczny, a będąc bardziej precyzyjnym, tak zwany sektor naftowo-gazowy. Bo sami mm -hmm. Rosjanie tak e, w ogóle wpływy do budżetu Federacji Rosyjskiej dzielą tak, na wpływy naftowo-gazowe i nienaftowo-gazowe. Tutaj cytuję e, sformułowania, które się pojawiają w oficjalnych dokumentach Ministerstwa Finansów. I teraz problem polega na tym, że wiemy doskonale, iż. Cały szereg krajów, w tym tych, które stanowią no, jakby główne rynki zbytu dla rosyjskich surowców energetycznych, już podjęło pewne ważne decyzje dotyczące e, ograniczenia importu. No wiemy, że w, w grudniu wejdzie embargo unijne na import ropy z wyłączeniem na ropociągu drużba, ale trafi to dwie, około 2 trzecich eksportu rosyjskiego do, do, do Europy, jeśli to embargo wejdzie w życie. Też produkty naftowe. Wiele firm zrezygnowało z importu czy ropy, czy produktów naftowych. Jeszcze w, zanim w ogóle embarga były wprowadzane, Rosjanie sami odcinają dostawy gazu do Europy różnymi kanałami do różnych krajów. Tylko że problem polega na tym, iż w tym roku to, co działa bardzo na korzyść Federacji Rosyjskiej, to, to są ni niestety z naszego punktu widzenia bardzo wysokie ceny. To znaczy i ceny ropy, i ceny gazu. Ceny ropy, które no, hmm. stylują tam między 80, powiedzmy, nie wiem, 5, tam w niektórych momentach dochodziły nawet do 120, mówię o obręcie. Dolarów trochę... za baryłkę. Tak, dolarów za baryłkę. Rosyjski uraz jest zawsze trochę tańszy. E, czasami te dyskonty sięgały nawet tam, nie wiem, 40 dolarów w, w tych w, 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 miesiącach, w, 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 z pierwszego półrocza tego roku, ale... E, ale to nadal jest cena, która daje Rosji no, poważną poduszkę bezpieczeństwa mm -hmm. plus ceny gazu, które mm. no, teraz gdzieś tam oscyluje między 1600-1800, ale były momenty, że przekraczały mocno 2000 dolarów za 1000 metrów sześciennych. To są naprawdę wartości dużo wyższe niż te, z którymi mieliśmy do czynienia w poprzednich latach. Więc nawet jak Gazprom powiedzmy ogranicza eksport do Europy O za pierwsze roku, jak podali dane, tak, to to ograniczenie było gdzieś tam na poziomie 37%. E, a okazało to się, że... Tak, a okazało się, że wpływy y, 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 grupy Gazprom, y, wzro... przepraszam, nawet nie wpływy, czysty zysk grupy Gazprom za pierwsze półrocze tego roku wzrósł Dwój półkrotnie. Mm. Co pokazuje, że no ten rok jest naprawdę bardzo szczególny, tak, bo raz, że wolumeny jeszcze nie tak znacząco spadły, a dwa, że działają cały czas na korzyść te wysokie ceny. Ale Czyli... od przyszłego roku i w kolejnych latach, no to już oczywiście może no, jest tak. dla Rosji być to jest poważniejszym problemem. Dalsza wojna toczy się tu i teraz tak. i my żyjemy taką nadzieją, że. Ta wojna nie będzie trwała 2-3 lata, jak nam się wydawało, tylko może jeszcze kilka miesięcy. Takie nadzieje teraz się budzą. A czy w Moskwie, kiedy państwo, czy w Rosji, szerzej, jeśli państwo analizujecie rozmaite dyskusje, takie, które widać i słychać, elit rosyjskich, czy w rosyjskich mediach, czy w tych ich poważnych ich magazynach, czy tam jakby pojawia się taka refleksja, że ta wojna może zostać przegrana i że musimy się z tym liczyć, czy, czy w ogóle ten głos nie jest dopuszczany? Mam wrażenie, że jakby podstawowy problem, z jakim się dzisiaj mierzymy, to jest rzeczywiście dostęp do takich głosów, które ceniliśmy sobie zawsze, monitorując sytuację w Rosji, które pochodziły no, z różnych środowisk eksperckich, które czasami na tyle, na ile mogły, no, dzieliły się w taki bardziej otwarty tak. sposób różnymi przemyśleniami. Ale to była rzeczywistość sprzed wojny. To była rzeczywistość, właściwie nawet powiedziałbym więcej, sprzed pandemii tak naprawdę, bo jak zaczęła się pandemia, to mamy ograniczone możliwości też podróżowania do Rosji. Tak. I w związku z tym, w związku z tym to też jakby w bardzo szczególnych okolicznościach się rozgrywało. Mam wrażenie, że po rozpoczęciu inwazji, uwzględniając też ten, ten, ten wzrost represyjności reżimu, te wszystkie ograniczenia formalne, które się pojawiły, one sprawiają, że bardzo ciężko jest, jeśli mówimy o, o debacie, na którą Pan pyta, czyli taką, która się toczy w Rosji, mhm. żeby rzeczywiście odnotować, wyłuszczać jakieś takie sygnały wskazujące na, na na, na jakąś taką trzeźwą, obiektywną refleksję. To, na co jesteśmy tak naprawdę w dużej mierze skazani, to jest rosyjska propaganda i analizowanie tego, czy mamy do czynienia z jakąś zmianą akcentów w rosyjskiej propagandzie. I mamy, czy nie? I oczywiście jak śledzimy całą hi, hi, tą ewolucję linii propagandowej rosyjskiej od momentu, kiedy wybuchła wojna, to, to tam mnóstwo ciekawych momentów można zidentyfikować, jak ten przekaz propagandowy się rozwijał, tak? Znaczy, jak się radykalizował, jak od właśnie taki, takiego, takich głosów triumfalnych, że tutaj szybko będzie sukces i za chwilę jakby sprawa zostanie zamknięta. Zaczęto eskalować poprzez nie wiem, narrację taką odhumanizowującą Ukraińców, co miało, mam wrażenie, uzasadnić właśnie różne bestialstwa, o których zaczynaliśmy się na Zachodzie dowiadywać. Tak? Kiedy wyzwalano kolejne miejscowości, znajdowano masowe groby, się nagle okazywało, że, że, że Rosjanie dokonywali tam strasznych potworności, to wtedy w, rosyjskich, w rosyjskiej telewizji można było właściwie o Ukraińcach usłyszeć wszystko. Znaczy, A teraz pojawiła się inna wypowiedź Putina, nie wiem, czy pan to zanotował, Tak, tak. który nagle powiedział, bardzo że szanujemy rzecz. i język ukraiński, i kulturę ukraińską, i w ogóle Ukraińców szanujemy. W ogóle istnieło, istnieje coś takiego jak Ukraińcy. Tak, no więc właśnie i to jest, to jest pytanie. Znaczy, bo to, to jest bardzo świeża co sprawa. Co to znaczy? I to jest pytanie, na ile mamy do czynienia z czymś, co sugeruje pewną trwałą zmianę narracji związanej z tym, że być może i ten do tej pory niezawodny aparat mm. propagandowy zaczął trochę szwankować, bo problem, który się pojawił z punktu widzenia osób, które są na co dzień zaangażowane w tę machinę propagandową, był taki, że. Mieliśmy takie wrażenie, szczególnie tutaj polegam na, na opiniach moich koleżanek i kolegów z zespołu, które na co dzień to bardziej wnikliwie śledzą, bo ja jednak głównie się zajmuję energetyką, a są osoby, które naprawdę bardzo wnikliwie, codziennie niemalże śledzą te, te, te różne przekazy propagandowe, ale to co, to, co się rzucało bardzo wyraźnie w oczy, to to, że no, no propaganda przestała nadążać za, za dynamiką tak. wydarzeń. Ale tak? No bo... to nie oznacza tego, że. I Putin mówiąc coś takiego jakby. I siebie adaptuje i przygotowuje opinię publiczną do tego, że może. Że może ta Ukraina jednak będzie funkcjonować, że my ją zaczniemy szanować, no bo czuję, że tej wojny nie wygra. To byłby bardzo daleko idący wniosek. Ja mam wrażenie, że z punktu widzenia Putina, który naprawdę postawił wszystko trochę na jedną hmm. kartę w tej, w, tej, w tej konfrontacji, bo to, to nie jest tylko wojna z Ukrainą, ale jeszcze zanim ta wojna się zaczęła, wiedzieliśmy doskonale, że to jest szersza rozgrywka. Hmm. To znaczy Putin, który w grudniu zaproponował Stanom Zjednoczonym, i państwom NATO zawarcie traktatów, czyli takich wiążących umów międzynarodowych, które tak naprawdę rozgraniczałyby strefy wpływów między Rosją i Zachodem w tej części świata, rozpoczął grę o, o bardzo wysoką stawkę. Myśmy się zastanawiali, czy to jest tylko jakby próba wykorzystania instrumentów, nie wiem, presji wojskowej, politycznej, żeby w tymi instrumentami, samą presją wywrzeć na drugiej stronie jakieś tam ustępstwa. Okazało się, że jest gotów rozpocząć wojnę. I mam wrażenie, że kiedy rozpoczął tę wojnę, to naprawdę postawił dużo na, 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 na jedną kartę. I trudno mi sobie wyobrazić, żeby nagle żeby doszło do jakiegoś przewartościowania fundamentalnych celów, które przyświecały kierownictwu państwa rosyjskiego i szczególnie Władimirowi Putinowi, który tę wojnę rozpoczynał. Czyli państwowym cele... zdaniem on dalej yy, wierzy i walczy o to, żeby tę wojnę wygrać? Tak, w ten czy inny sposób i nie przesądzam. E, znaczy, e, mam wrażenie, że te decyzje o aneksjach e, podyktowane tym, że zaczęło się bardzo źle dziać na froncie, one tak naprawdę w kalkulacji Kremla obliczone były na to, i na szczęście ta kalkulacja się nie sprawdza, ale obliczone były na to, że jeśli powtórzymy scenariusz 14 roku, czyli anektujemy te tereny, no to zobaczymy, co zrobi druga strona i najprawdopodobniej druga strona się przynajmniej y, y, zatrzyma, tak? Mm -hmm. y, no bo wzięliśmy Krym, wzięliśmy nielegalnie, naraz, tak, ale, ale nie konsekwencje są takie, stronę. że właśnie, że ten Krym jest na, nadal pod naszą okupacją. I mam wrażenie, że, że, że na tym była parta kalkulacja. Teraz kalkulacja okazuje się błędna o tyle, że Ukraińcy kontrofensywę kontynuują. Zachód wspiera militarnie i wojskowo. Czyli krótko mówiąc, w pewnej bo ja to nazywam pewną licytacją na determinację i mam mhm. wrażenie, że Władimir Putin, kiedy rozpoczynał tę wojnę, jakby opierał się też na jednym takim fundamentalnym, systemowym założeniu że o ile on jest w stanie pójść bardzo daleko, żeby zrealizować swoje cele polityczne wobec Ukrainy, a tym samym wobec Zachodu, no bo chodzi o rozgraniczenie pewnych stref wpływów politycznych, gospodarczych i tak dalej, o tyle Zachód nie będzie gotów. To znaczy, że Zachód ma jakieś swoje ograniczenia, także. No, że nie wyślę wojsk na Ukrainę, że najprawdopodobniej, jeżeli tak bardzo postraszyłem w moim orędziu, tak pomyślał sobie Putin 24 lutego, chociaż pewnie ono było nagrane trochę wcześniej, że jak postraszyłem Zachód, żeby nie dostarczał broni Ukrainie, no to pewnie się zastanowią dwa razy, zanim to zrobią, że krótko mówiąc, te licytacje na determinację, my zawsze będziemy gotowi zalicytować wyżej i, i o wyższą stawkę. I że w którymś momencie Zachód czy Ukraina powiedzą pas. Tymczasem tak okazuje się, się że tak się nie dzieje. No, teraz może, li, teraz licytuję jeszcze, wyżej, no bo zaczyna wspominać o broni jądrowej. I, nie widać też, żeby Zachód jakoś prze, przestraszył tego szczęśliwie. I bardzo, bardzo słuszne. Tak. I w związku z tym dochodzimy do tak naprawdę fundamentalnego pytania, bo mam wrażenie, że rosyjskie cele <laughs> polityczne, one są na tyle poważne, że one się nie zmieniają, nie mm. wiem, z wtorku na środę, tak? Mm -hmm. czy, czy z tygodnia na tydzień. Więc mam wrażenie, że to, co strona rosyjska będzie chciała, czy będzie próbowała konsekwentnie osiągnąć, to licytować dalej. I to, co te sygnały różne, które do nas dochodzą o, o możliwości użycia broni jądrowej, to jest jedno. Inna rzecz, która bardzo jest też interesującym kazusem samym w sobie, to są dywersje na gazociągach Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Oczywiście materiału dowodowego, żeby przypisać komuś twarde sprawstwo nie ma, ale naprawdę hipoteza o tym, że, że stoją za tym Rosjanie wydaje się coraz bardziej prawdopodobna mm -hmm. ze względu na cały szereg poszlak. Więc jeżeli, jeżeli popatrzymy na to i, 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 i po jakie instrumenty Rosjanie są gotowi sięgać, by podnosić stawkę w tym, w tym konflikcie, to ja nie mam takiego wrażenia, że Putin jakby rezygnuje ze swoich strategicznych celów. Mam wrażenie, że to, co będzie cały czas próbował w tej chwili zrobić to licytować tak wysoko, żeby doprowadzić do pauzy. Mhm. I pytanie jest cały czas otwarte i na szczęście na razie na nie pada ze strony zachodu odpowiedź pozytywna. Że i to jest fundamentalna zmiana, absolutnie, że my w tej licytacji też bierzemy udział bardzo aktywnie tak. i nie wygląda na to, żebyśmy mieli ochotę powiedzieć pas. A to doprowadza nas do takiej sytuacji, która rzeczywiście jest pewnym nowum, bo teraz, jeżeli weźmiemy, jest jakimś takim terenem, który ja bym, ja bym nazywał takim politycznym trochę terra incognita, to znaczy coś, co jest jakby nową sytuacją. Tak? Do tej pory Putin nas przyzwyczaił, że zawsze. Zawsze on licytował wyżej, w którymś momencie, jak w ten czy inny sposób mu ustępowano. Teraz nagle dochodzimy do sytuacji, że on cały czas eskaluje, licytuje wysoko. Druga strona nie pasuje, mało tego, dochodzi jakby ten czynnik sankcyjny, który naprawdę coraz bardziej będzie dotykał rosyjską gospodarkę. I to jest nowa sytuacja. I Czyli teraz... to napięcie rośnie bardzo gwałtownie. Bardzo. I teraz to jest pytanie: Mam wrażenie, i, i to jest jakby fundamentalne pytanie, i ja od razu powiem i trochę może rozczaruję i pana redaktora i naszych widzów, że ja na to pytanie nie znam odpowiedzi. Ale, yy, ale jedno, co dla mnie z tej, z tej nowej sytuacji wynika yy, pozytywnego, to to, że. Yy, yy. Wiedzieliśmy, czym kończyły się poprzednie scenariusze. Znaczy, kiedy przy, licyt przy wysokiej licytacji rosyjskiej myśmy w którymś momencie mówili pas, i wiedzieliśmy, że to się kończyło zwykle po iluś tam latach bardzo źle. Ta wojna Rosji z Ukrainą jest tego najlepszym potwierdzeniem, tak. że ustępstwa, e, e, polityka też wchodzenia w różne takie szemrane deale, jak na przykład Nord Stream 2, przepraszam za kolokwializm, ale u, u, ogłoszenie tego projektu półtora roku po aneksji Krymu rzeczywiście było skandaliczne przez Niemcy i Rosję wspólnie, plus jeszcze parę innych firm zachodnich się do tego dołączyło oczywiście. E, i, i, I w tym sensie, e, i w tym sensie jakby to, z czym mamy do czynienia teraz, jest naprawdę nową sytuacją. E, i, I to daje pewien asumpt do optymizmu, bo wiemy, czym kończyły się Poprzednie. Znaczy, wiemy do czego prowadziło ob obranie innego scenariusza, Jasne. takiego scenariusza ust ustępstwa. Więc to ten kurs, który w tej chwili przyjęliśmy jako Zachód, i podjęcie tej licytacji daje pewną nadzieję na to, że być może tym razem ta rozgrywka zakończy się inaczej niż w tych odsłonach, które, z którymi mieliśmy do czynienia w konfrontacji z Rosją w poprzednich dekadach. No, nadzieję daje przede wszystkim postęp walk na froncie i to, że tak. ci żołnierze tak sprawnie walczą i są ciągle zasilani. Rozumiem najważniejsza myśl z Naszej rozmowy jest taka, że nie ma oznak pęknięcia na Kremlu. Putin dalej jest zdeterminowany, nie rezygnuje ale też, co ważne, druga strona jest zdeterminowana. Tak. I napięcie jest bardzo duże. Tak. I wchodzimy na teren zupełnie nowy i, i to daje pewną szansę, że być może tym razem z tej, konfronta z tej konfrontacji wyłoni się pewnego rodzaju przesilenie, które no, będzie optymistycznym, rozwo znaczy optymistycznym scenariuszem z punktu widzenia Zachodu. Ale czy tak będzie, no to oczywiście pytanie nadal Będziemy. pozostaje otwarte. Będziemy na pewno o tym rozmawiać. Szymon Kardaś, Ośrodek Studiów Wschodnich bardzo serdecznie panu dziękuję. dziękuję bardzo. Jeżeli wysłuchaliście państwo tej rozmowy do końca, to napiszcie w komentarzu, co wy o tym sądzicie, w jakim kierunku, waszym zdaniem, ta sytuacja może się rozwinąć. Napiszcie, co sądzicie o tej rozmowie. Czytam te komentarze i wyciągam z nich wnioski. Dziękuję bardzo za wszystko. Lajkujcie, wspierajcie na patronite.pl. Do zobaczenia, do usłyszenia.